Cześć kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie na takim filmiku, na którym będę pokazywał Wam aktualizację roślin i będę pokazywał Wam rośliny, które zostały pocięte, ale została obcięta głowa, ponieważ takie niektóre rośliny... Aha. O, chodzur przyszedł. Takie niektóre rośliny, na przykład jak Philodendron Chardonnay albo Atabapuense, miały problem, żeby się tutaj, wiecie, mimo wszystko w tej dżungli tutaj zaaklimatyzować, i postanowiłem, że poobcinam im głowy, że je skrócę. Już nie myślałem, słuchajcie, o rozmnażaniu, o niczym, tylko po prostu o tym, żeby... Przy tym Atabapuense to było tak, że on był taki długi, taki był wielki. Potem puścił taką, wiecie, pałę i po 20-30 cm dopiero wypuścił nowego liścia. I to takie było, wiecie, no nie za bardzo. Przy okazji również pocięłem moją Monstery Thai Constellation i wysłałem głowę panci. No i to mnie teraz, słuchajcie, zadziwiło. Ona wypuściła 3 oka i 3 aktywne oka. 2 oka puściły już młode liście, a trzeci szykuje się do listka. Ja biorę się za tą... O, dziecko. Patrz, jak ty wyglądasz. Gdzieś ty była. Gdzieś ty była. Cyrkówka moja, tutaj chodź. Chodź tutaj, cyrkówko, no. Ojej, ojej. Robi, bo spadniesz na głowę. Ja tutaj chcę pokazywać, słuchaj. Chcę pokazywać moje rośliny. Dobra, jeszcze chwila. Ojej, ojej, ojej. Wczoraj czytałem Wasze komentarze i ktoś mi napisał o kotach. Coś, teraz nie pamiętam już, co to było. To było w tym sensie, że koty kładą się do spania w tych obszarach ludzi, ciała ludzi, które są chore. Słuchajcie, jak miałem problemy z moimi łydkami, bo mnie bardzo bolały, to Ruby się kładła zawsze pomiędzy nogi. I ciężko było się po prostu, wiecie, jakoś usadowić, żeby jej nie zbudzić. I jeżeli tylko zmieniłem pozycję, ona pchała się w te nogi. Trzeba cię szczotkować, co, skarbie? No i teraz, wiecie co? Teraz kładzie się ona przy moich plecach. Czy mi garb rośnie? Bo mi się wydaje, że mi chyba powoli już garb rośnie. Chyba to czuję, wiecie, i się tutaj zawsze kładzie przy plecach. Ona tak przyjdzie i tak cak i leży. Nie lubi? Dobra, nie spadnij, nie spadnij. Chodź tutaj, wyciągniemy tą roślinkę. Tu takie mam senecio, zobaczcie. Kupiłem kiedyś, w tamtym roku w sumie, takie były stojące, nie? A teraz są wiszące te takie odnogi. Odstawię to na chwilę gdzieś tutaj z boku, żeby dobrać się, słuchajcie, do mojej Monstery Thai Constellation, a przy okazji rośnie jeszcze w niej Stefania Erecta, która miała problem również, żeby się gdzieś zaaklimatyzować. Okej, to jest nieaktualna kartka, to ją zostawimy w spokoju. Zobaczcie. Kupiona Monstera w dużym rozmiarze, ona miała problemy. Problem był w tym, że ona się tak po prostu, wiecie, na boku rozkładała. Ja nie wiedziałem, jak mam to zrobić, żeby ona była, no żeby jakoś tak wyglądała, bo to jest, w sumie to są bardzo ładne rośliny Monstery Thai Constellation, ale one są, jak one przychodzą z kwiaciarni czy ze sklepu, one takie są, słuchajcie, nieforemne, jak dla mnie. No i miałem problem właśnie z tym, żeby tą Monsterę, słuchajcie, w jakiś sposób ustawić, i cudowałem, przestawi... No.
przestawi... No. Spadni. Przestawiałem i zmieniałem miejsce, przesuwałem wszystko, no nie udało rady, nie dało rady się, słuchajcie, żeby te liście trochę, albo się może, nie wiem, lekko może przesunęły do słońca albo coś, czy do światła, nic w ogóle nie szło. No i w tamtym roku tutaj została obcięta. To jest pierwsza moja Monstrata Constellation, która już może ma ze 3 lata, ale to wszystko tutaj nowe, to jest od tamtego roku. I zobaczcie, ona też się tutaj kładzie, a ja takim podstępem dałem jej palik, chociaż krzywy jest ten palik, ale ona się już tak, wiecie, nie rozkłada na boki, tylko rośnie po prostu tutaj w jednym kierunku. Stoi tutaj pod lampą. To nie jest nawet lampa wertykalna, tylko to jest normalne, takie są z Amazona, takie zwykłe lampy doświetlające rośliny. I no i mam nadzieję, że mi się teraz po prostu uda ją trochę trzymać w ryzach. No jak będzie rosła, to ona będzie po tym paliku tak fajnie na bok szła. Po pewnym czasie można tutaj też, słuchajcie, jakoś może to będzie wyprostować ten palik, jak wypuści następny liść i pójdzie trochę bardziej do góry, to ja po prostu będę starał się trochę tak przeginać coraz bardziej, powolutku i tutaj może uzupełniać, słuchajcie, za tym palikiem ziemią, czy nawet tymi różnymi tutaj cudami. I co? Znudziło ci się? Tańcowanie? Znudziło ci się? Tak. Znudziło ci się? No. I tak ją tutaj udało mi się, słuchajcie, w jakiś sposób uformować. Cieszę się, że ta Monstera nie wypuszcza takich halfmonów, czy jakiś innych cud, bo to jest, słuchajcie, ciężko jest potem takiego liścia utrzymać. On się utrzymuje, ale jak mu się coś stanie, coś zapomniecie podlać, czy przesuszycie, czy przelejecie, pierwsze, co będzie szło na ścięcie, to właśnie ten tutaj, o. To jest roślinie w ogóle niepotrzebne. Nie tworzy żadnej fotosyntezy, to na to jako pierwsze traci. Widzicie? I tak mi się udało tutaj tą tajkę wreszcie ustawić w ten sposób. Tu ona ma jeszcze 2 oka, ale one są nieaktywne. Miałem trochę tych tajek, ale porozsyłałem trochę. No i tutaj mamy, to jest chyba tajka z tamtego roku, nie, z 2021 roku, z grudnia albo z listopada, kupiona. I ona też, no miała te piękne liście, ogromne, ale to tak dziwnie rosło wszystko jakieś, wiecie co, na boki. I no gdzie tutaj taką roślinę jeszcze postawić? No i obcięłem jej łeb. Zobaczcie, pierwsze liście i o dziwo będziemy mieli 3 tutaj stożki wzrostu. No ciekawy jestem, jak to będzie Monstera wyglądała. Nie widziałem jeszcze takie Monstery z 3 głowami, z 3 pędami. No i jest. Tajki są, słuchajcie, bardzo wrażliwe na przelanie korzeni. Dlatego starajcie się podlewać je z wyczuciem i z umiarem. Nie miałem jeszcze Monstery Thai Constellation. Lubię, żeby mi się tutaj oko na nie przycisnął. Nie miałem, słuchajcie, jeszcze w lechuzie. Może spróbujemy niedługo. Na razie powstrzymałem się. Wiecie, kolejna znowu wielka doniczka. Gdzie ja tutaj ją postawię znowu, nie? Nie ma też w sumie miejsca. Ale zobaczcie, jak to będzie fajnie wyglądało, jeżeli będzie tutaj z trzech punktów tak fajnie rosła. To można będzie dać tutaj jednego palika, tutaj nawet może pomiędzy, i ją puścić do góry. A tutaj Stefania Erecta. Z tamtego roku kupiona. Mam jeszcze jedną, ale ja nie wiem, jakoś tak u mnie nie chce ona rosnąć. Wypuściła taką, wiecie, taką długą pytę. Zawinęłem ją tutaj o drabinkę. No i sobie rośnie. Ona zakwitła, potem rzuciła te kwiatki, pokazały się liście. Liście znowu się, słuchajcie, zażółciły. No i co? Trzeba było... I musiała puszczać nowe i trzeba było znowu
cudować. Owinęłem to, niech sobie tutaj stoi. Nie wiem, jaki ona ma problem, ale może to nie jest dla niej tutaj, słuchajcie, środowisko. Mimo wszystko, bo też tak może być, nie? Zobaczcie to anturium i tego najnowszego liścia. W sumie myślałem, wiecie co, żeby kilka takich tych wiszących anturii, a tu też nowy liść wychodzi, zobaczcie. Tutaj. To jest nowy listek i tam wychodzi następny, żeby je wszystkie... O, a co tu się stało? Okej, to jest stary liść, on już odchodzi. Myślałem, wiecie co, że jakieś takie może większe koszyki kupić i żeby te rośliny tak razem nawet może w tych koszykach poustawiać i tutaj pozawieszać, wiecie? Ruby, no co ty robisz? Nie wolno. A Kornelia mówi nie wolno, bo jak zawsze, wiecie, jak Klaus chce ugryźć albo coś, to ja mówię nie wolno. Nie wolno. Ona się rano, nie wolno. Nie wolno. Bardzo ładne. Jak to by były ze trzy tak wysoko tutaj powieszone, no to byłoby fenomenalnie, nie? A... Ruby, co ty jesteś, nienormalna? To jest najnowszy liść. Ja wiem, że ty tutaj jesteś i swoją uwagę chcesz na mnie zwrócić. Ja wiem o tym, ale nie wolno, nie wolno. To jest też bardzo fajne anturium. Jakiś import. Potraciło wszystkie liście i tak stało i nic z tego, nic owego. Zaczęło, patrzcie, piękne listki popuszczać. Takie są jakby tutaj z przodu plastikowe, wiecie? Takie jakby plastikowe i są takie super... takie stabilne są. Skórzane takie. Bardzo fajne. Bardzo fajne anturium. Dobra. Idę teraz, słuchajcie, po kolejną roślinę. Po tego właśnie Atapo błęce, philodendrona i pokażę Wam, co on wymyślił. Właśnie mi choja spadła na głowę. Znaczy nie mi, tylko ona na łeb spadła. Trochę ten philodendron, słuchajcie, jest zakurzony, ale zobaczcie, on tutaj miał ten swój tutaj pęd, nie? I tutaj był jeden liść, drugi, potem nie było nic i wypuścił jednego liścia. No i to tak nie za bardzo to wszystko, słuchajcie, wyglądało. Dlatego postanowiłem go obciąć i szczepki są tam w wodzie. Będą sprzedawane oczywiście w moim sklepie internetowym za kupę monet, prawda? Tak, tak. Nie, śmieję się. Słuchajcie, tutaj mamy szczątki tej choi, która spadła właśnie, która próbowała zrobić tutaj rewolucję. I patrzcie, on wypuścił teraz, ma dwa wstożki wzrostu. I to jest najnowszy liść tego pierwszego, to jest drugi. I zobaczcie, że te liście naprawdę są już bardzo duże. On jeszcze jest oczywiście mięciutki. On jeszcze jest z tyłu taki czerwonawy, bo potem jakieś są, jak już jest liść, wiecie, dojrzały, to on już taki nie jest czerwonawy. I rośnie bardzo ładnie. Mam nadzieję, że te więzła, nie będą takie bardzo, bardzo od siebie mocno oddalone, bo wtedy taka roślina po prostu straci na fasonie. Ale słuchajcie, z tego co widzę, o, pochewka spadła. Z tego co widzę tutaj, no to on tutaj powinien już teraz wypuścić kolejnego liścia. Z tego tutaj, wiecie? No tak mi się wydaje. Nie będzie takich między węzłów długich, tylko mam nadzieję, że będą takie, wiecie, jeden przed drugim. I super w ogóle sprawa, że on wypuścił dwa oka i z dwóch oczu wybija. Będzie fajna. Fajna będzie taka roślina przy sobie. Też jest taki problem, wiecie, z takimi roślinami dużymi, żeby je gdzieś postawić, usadowić. No bo zobaczcie. W jedną tą stronę idzie. Jak dasz trochę mniej światła, to się wyciąga i takie się robią badyle z takimi długimi między więźlami, między węzłami. Co to jest? Dziad? Nie. A tak jak będzie obcięta roślinka, no to będzie się tak bardziej może kompaktował, rozrosła, rozrastała. O, może, no,
ten sposób. Dobrze, ja to, słuchajcie, odstawiam i idę teraz po filodendrona Paraiso Verde. Chodź. Ja wam pokazywałem tego filodendrona ostatnio, ale tyle osób przychodzi cały czas nowych, że normalnie szok. No to pokażę znowu. Widzicie? Ruby, pozwól, że tutaj koło ciebie postawię, dobra? Zobaczcie. Ja tutaj... Tutaj zostało to obcięte. Zobaczcie, jakie były tutaj cienkie te pędy, a tutaj się robią już fajne, grube. I liście też nie są takie, wiecie, marne. Zobaczcie. Zobaczcie te nowości. Jakie cuda. Zobaczcie. Patrzcie. Patrzcie, jakie mi się ręce świecą. To jest tak gorąco tutaj. Tu jest troszeczkę liść mniejszy, ale mimo wszystko bardzo ładnie się wybarwiają, bardzo ładnie rosną. I słuchajcie, z tym filodendronem jest taki problem, że jeżeli mu nie zapewnicie 30 stopni, około 30 stopni, dużo, słuchajcie, jasności i nie zapewnicie mu po prostu wysokiej wilgotności powietrza, to niestety te liście będą zielone. Będą się troszeczkę wybarwiały, ale słabo. Tutaj 30 stopni teraz może jest i może teraz przez lato on się będzie jeszcze fajnie, wiecie, będzie jeszcze fajnie wyrastał, będzie się fajnie wybarwiał. Tutaj nawet widać na tej łodydze, że on takie ma tutaj super przebarwienia. No i mam nadzieję, że wiecie, że takie jasne to cudo zostanie i nie będzie takim filodendronem, no takim, nie? Takim byle jakim. Tutaj też coś próbuje się dziać, ale nie wychodzi. Tutaj będę musiał jeszcze raz może przyciąć, bo widzę, że coś się tutaj zaczyna dziać, ale nie umie. Chyba słyszycie Kornelię, co? Kornelka! Kornelka! Nie, no nie chcę. Nie chcę rozmawiać. Teraz tutaj mamy dwie monstery. To jest monstera Oceana i to jest jej najnowszy liść, zobaczcie. A to jest monstera Mint. I zauważyłem dzisiaj, że ta monstera Mint właśnie będzie puszczać nowego liścia. Tutaj liść jest wypuszczony. Zobaczcie, jaki ma charakterystyczny kształt tego liścia. Ona taka nie jest... No, jest całkiem inna niż ta. Taka jest jakby... No, taki ma... Nie wiem, taki pognieciony raczej taką teksturę tego liścia. Tak wygląda, jakby był pognieciony albo... Nie wiem. A te dwie kropki, co to widzicie, to jest po prostu sok z hoi. Ma lekką tutaj wariegację. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak będzie duża. Rośnie niesamowicie. Tutaj trzeba oczywiście podlać, bo widać, że już jest substrat jest suchy. Fajnie rosną. Nie spodziewałem się, że tak będą szybko rosły. A tutaj miętasek również potrzebuje, patrzcie, potrzebuje wody, bo jest strasznie suchy. I tutaj widzę, że te liście takie są, takie lekko się jakby zwijały. No to najwyższy czas, żeby je podlać. Tą miętę ma bardzo, bardzo słabą, zobaczcie. Tutaj będzie chyba bardziej widać z drugiej strony. No na każdym liściu oprócz tego było coś, ale tutaj mam nadzieję, że będzie troszeczkę więcej, że wreszcie już zacznie ona, wiecie, pokazywać, co potrafi, kim jest. No i tutaj muszę jej po prostu dać już jej palik, taki porządny palik, żeby ona się, słuchajcie, złapała. No i mam tutaj przy okazji palik. Tutaj dam z boku albo tu.
w ten sposób. Ten palik prosty jest. No, taki prosty jest. Widzicie? Zaraz ją tu przywiążemy. I teraz zabrałem je z stołu, te dwie monstery. One stały tam na takim stoliku. One stały na stoliku, żeby one po prostu były bliżej lamp i żeby one miały takie bardziej jeszcze wilgotne powietrze. Tu jest również wilgotno, bo tutaj stoi z tyłu, wiecie, nawilżacz powietrza, ale mimo wszystko mają lepsze teraz oświetlenie. Ale tą właśnie wilgotność troszeczkę niższą. Jest też więcej tutaj, słuchajcie, więcej. Mi się wydaje, że jest bardziej widno, bo tu jest dużo więcej lamp. Jak się filodendron Paraiso Verde tak się pięknie, słuchajcie, zaczyna wybarwiać, to mi się wydaje, że jest ok. Dobra, ja to zabieram. Przed Państwem filodendron Charonne, albo Charonie, Charonne. I to był jeden z moich, słuchajcie, importów. No i którego postanowiłem obciąć. Tutaj widzicie, że był obcięty. Bo taki tutaj znowu kabelek był tylko, słuchajcie. I no nie prezentowało się w sumie to bardzo dobrze. A z drugiej strony zobaczcie, że liście były w ogóle... Liście były, słuchajcie, małe. Bardzo powyciągane. No i obcięłem go. I od tego momentu zobaczcie, jaka piękna łodyga się tworzy, a filodendron w ogóle nie puszcza takich długich międzywięźl. I zobaczcie, to jest najnowszy liść. Powoli, powoli zaczyna wchodzić, mi się wydaje, w taki stan, w taki rozmiar, taki dorosły, mi się wydaje. One powinny być jeszcze oczywiście dużo dłuższe i ładniejsze, też jest bardzo ładny, ale zobaczcie, to są liście jeszcze przed cięciem, a to są liście, słuchajcie, po cięciu. Dlatego bardzo polecam Wam, jeżeli takie importy kupujecie i Wam przychodzi jakaś roślina taka, że nie wiadomo, co z nią zrobić, przesadźcie one lepiej do Waszego substratu, którym Wy kultywujecie rośliny. Ja tak myślałem właśnie też tutaj o tej lechuzie, o tych doniczkach, co moje patrycje w nich stoją, żeby spróbować, bo tu jest też roślina rośnie, tu idzie kolejny liść, ale zobaczcie, że nie ma dużo korzeni. No ale może by było jej lepiej, słuchajcie, takiej dużej doniczce. Miałaby również taką bardziej stabilniejszą wilgotność, bo w takich tutaj małych, przezroczystych, chociaż te są super, szybko to bardzo schnie. No i wydaje mi się, że jak przesadzę do innej doniczki, do lechuzy i przysypię, wiecie, substratem z każdej strony, to ona wystrzeli. Dopiero wtedy wystrzeli. Idziemy po kolejnego filodendrona. Zobaczcie, to jest filodendron Tenue. I to jest najnowszy liść. Kolejny wychodzi. I zobaczcie, jaki to jest piękny filodendron. On jest w sumie nie jest popularny w żaden sposób. On też nie jest drogi. Bardzo, bardzo niewymagający filodendron. I ja tutaj kupiłem, nie wiem, z trzema może listkami. Tutaj spadła mi kiedyś lampa doświetlająca i się poprzpalało lekko. Ale to nie szkodzi. Zobaczcie to cudo. Ile on może mieć ze 30 cm długości. On będzie jeszcze dłuższy, będzie jeszcze piękniejszy. On nie był obcinany. Nie wiem, czy mówiłem, czy nie mówiłem, ale zobaczcie, że ta łodyga, ona dostaje... Staje się coraz grubsza, nie dostaje. Staje się coraz grubsza i zostaje coraz to więcej... O, właśnie, może to miało być to. Coraz to więcej korzeni powietrznych. Patrzcie, tutaj wychodzi kolejny liść. I jeżeli on będzie coraz to większy i większy i większy, to jest naprawdę niesamowity filodendron, godny polecenia. Pamiętajcie, filodendron Tenue, on kosztował chyba $20 i mnie po prostu kształt tych liści zachwycił i jestem naprawdę pod wrażeniem, bo jest niesamowicie piękny.
I nie jest w sumie, nie ma tutaj żadnych, wiecie, porodówek, jakichś problemów z porodami czy z czymś. Ja zauważyłem, że moje filodendrony, jak na przykład, poczekajcie, nie Gloriosum, nie Glorius, Glorius, ma problem, mimo wszystko, że tu jest wilgotno i jest ciepło, ma problem, żeby te liście, żeby tego liścia rozwinąć. Nie było tego wcześniej, ale teraz ma problem. Ten znowu pitole, filodendron, ma również podobny problem, chociaż te liście mimo wszystko bardzo ładnie rosną i są coraz większe, ale nie wiem dlaczego, co się dzieje, że zaczynają te właśnie niektóre filodendrony mieć problem, słuchajcie, z rozwinięciem liści. Tutaj mamy, to jest, ja wiem jaki to jest, nie pamiętam teraz, no. Wiecie jaki to jest? Gloriosum. A, Melanchoryzum ma problem. Mają problemy teraz. Gloriosum również ma problem. To jest całkiem inny typ liścia. To są liście takie bardziej skórzane, takie bardziej twarde. Te są mięciutkie, takie welwetowe. I ten liść również nie mógł się, słuchajcie, rozwinąć. Nie mógł się również rozwinąć. Florida Beauty i te i wszystkie inne nie mają problemu, tylko właśnie Melanchoryzum, Glorius, Ole. Jeszcze mam jednego, ale jak on się nazywa teraz, poczekajcie, nie mam pojęcia. I tutaj jeszcze jest jeden, zobaczcie, import. Tu jest jeszcze jeden import i również był on obcięty i niestety końcówka, co ty robisz? Końcówka, słuchajcie, nie przeżyła. Wypuścił pęd i ten pęd stał długo, 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 aż wreszcie zaczął wypuszczać liście. To był pierwszy liść, to jest drugi i to jest trzeci, ale mi się wydaje, że z tego filodendrona zrobię, z tego jeszcze, oczywiście z jeszcze jakiegoś innego, zrobię jakąś kompozycję taką w takiej doniczce długiej. Zamówiłem sobie na Amazonie dwie donice. I będę razem wsadził, żeby zaoszczędzić miejsca, a z drugiej strony te, które takie są, no ładny jest ten filodendron, ale jak on tak samotnie stoi z takimi długimi międzywęźlami i co 10 cm liść na bok, no tak nie wygląda, mi się wydaje, zbytnio imponująco, chociaż naprawdę liście ma bardzo fajne, bardzo atrakcyjne, takie naprawdę, patrzcie, świecące się, skórzane i te filodendrony z takimi skórzanymi liśćmi najlepiej u mnie w sumie rosną. Melanchoryzum miał też problem ostatnio. Nie wiem, co mu się stało, że on, że mu ten, wiecie, kapofilum, że mu to zżółkło i liść zgnił mimo wszystko. Tutaj mamy tego filodendrona pitole. Zobaczcie, takie dziwne rzeczy. To jest najnowszy liść, to jest przedostatni liść, a to jest najnowszy liść i on miał problem, żeby się rozwinąć, dlatego jest taki naderwany. Te liście bezproblemowo się otwierały. Nie było absolutnie żadnego problemu. Co tutaj trzeba uważać, to jest wciornastek. Jaki akcent, to jest wciornastek i on tutaj widzę, że zaczyna puszczać piękne korzenie powietrzne, chociaż ich nie było tyle wcześniej. Dobra, może powoli, powoli idziemy, słuchajcie, do takiego właśnie również dorosłego stadium roślinki. Ten liść też nie mógł się rozwinąć, tylko teraz tutaj obetnę. No i patrzcie, to są dwie sadzonki w ogóle, nie? Trzy. A patrzcie, jak czasami można kupić, nie? Jakiegoś babyka i zobaczcie, że tutaj widzicie to? Co się tutaj dzieje? Dwa ostatnie liście, nie trzy. W ogóle się nie rozwijają, patrzcie. To jest jakby z wariegacją i nie wiadomo, o co chodzi. Patrzcie. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Patrzcie, on jest kompletnie biały. Tak samo i ten tutaj. Tutaj był dobry liść, a tutaj takie cuda. Nie wiem, o co chodzi, nie? Dziwnie. Taki tutaj rośnie,
pięknie, jeden, a reszta taka jest, nie? Nie wiem. Jak ktoś chce kupić taką małą sadzoneczkę, jakiegoś filodendrona, powiedzmy nawet Melan Horizum, i skacz, stawaj na głowie, rób co chcesz, nie da rady, żeby z takiego, słuchajcie, małego cuda, żeby taką roślinę uzyskać. No to miałem szczęście w sumie, bo naczytałem się chwilę o tej roślinie i tam czytałem, że robi też problemy, że nie chce liści rozwijać, że to, że tamto. I w sumie nie był drogi, ale mówię, dam mu, słuchajcie, szansę, spróbujemy. No i co? Szkoda, że ten liść taki tutaj malutki jeszcze jest, może jeszcze troszeczkę urośnie, że ten przedostatni jest większy i nie miał problemu, żeby się rozwinąć, a tutaj już idzie kolejny. Na razie wszystko jest dobrze, ale co tutaj? Dziękuję Wam serdecznie za Wasze towarzystwo. Ja biorę się za podlewanie tutaj roślin, tu się powoli, słuchajcie, robi... A, zapomniałem dwóch jeszcze ważnych rzeczy. Słuchajcie, pierwsza z tych ważnych rzeczy, zauważyłem dzisiaj, że moje Epipremnum Cebu Blue puściło liścia, które ma wariegatę. A, i widzę dwa wełnowce. Dziady wy jedne, no. Słuchajcie, pierwszy dorosły liść, który ma wariegację. Ja nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj też troszeczkę jest, ale to tak naprawdę jest ciężko widać. Patrzcie, o takie roślinki, o takiego główienka w tamtym roku w październiku, do tego, i on się tutaj zaczął zawijać. Patrzcie, nie wiem, czy będzie widać naprawdę. Ten liść ma wariegację z każdej strony. I taki jest murkowy, bym powiedział nawet. No i co? Muszę go przywiązać. To by była pierwsza rzecz. Zobaczcie, jaki on dostał tutaj korzeni. Jestem zmęczony dzisiaj. Ciężki wczoraj był wieczór w sumie, bo się bardzo zdenerwowałem przez ten komentarz, który mnie oskarżał o zarabianie pieniędzy na YouTubie. No ale trzeba żyć dalej, nie? Pamiętajcie, że za pisanie komentarzy też musicie płacić pieniądze. Nie tylko za oglądanie, za pisanie komentarzy również. Nawet za myślenie o zielonym oknie trzeba płacić pieniądze. Naprawdę. Ja jestem ostatnią osobą, której tak ważna jest... wiecie, ważne są jakieś zarobki z tego, co robię, z mojego hobby. Bo w sumie, wiecie, żadnego szału nie ma, żadnego zarobku. Ja nawet mogę sobie pozwolić na jakiegoś, słuchajcie, luksusowego egzemplarza rośliny za te pieniądze, co zarabiam z YouTube'a, co jeszcze, a tym bardziej ja musiałbym nie wiadomo ile tutaj żądać za rośliny, żeby mi się w ogóle chociaż zwróciło coś albo nie wiadomo co. I tym bardziej, że przesyłka do Polski kosztuje 12 euro, o 12 wzwyż. Najdroższe przesyłki to było, zapłaciłem 25 euro DPD. Zobaczcie. Epipremnum Giganteum. To był ostatni liść, a to jest kolejny. I będę musiał mu, słuchajcie, zmienić doniczkę. Dać mu większą doniczkę i w tym razem mi się wydaje, że mu kupię taką wyższą doniczkę lechuzy, taką, co tam właśnie mają te moje patrycje. To by było już ile? Raz, tych doniczek. Dwa i trzy. Trzy doniczki. Dobra. Zobaczcie, jak on zaczynał pięknie rosnąć. On tak długo stał i nic się w ogóle nie działo, nic się nie robiło, ale w tym roku... I zobaczcie w ogóle, jaka to jest gruba, tutaj ta łodyga się tworzy.
coś niesamowitego. To przyszły dwa liście do mnie, ten może i ten, ale zobaczcie naprawdę, co to się tutaj z nim dzieje. Ja jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, jak zacznie normalnie, pięknie rosnąć. Jeżeli takie będą wielkie liście, jeszcze większe, no to jestem zachwycony. Ja uwielbiam w ogóle wielkie liście. Kocham rośliny z wielkimi listkami. O, nie lubi, nie. Dobrze, kochani, ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, dużo zdrówka, pomyślności, wszystkiego dobrego. I do kolejnego filmu. Już mi się język plącze. Dzisiaj musiałem, słuchajcie, o 7 rano wstać i jechać po jakieś urządzenie, które się popsuło tutaj w restauracji. I okazało się, że to urządzenie w ogóle nie było naprawione. I pan powiedział, że normalnie to musi czekać. Gdzieś chcę modlić tutaj. Normalnie tu musi czekać, aż dostaniecie e-maila potwierdzającego, że jest sprzęt jest naprawiony. No i cudownie, nie? Głupek pojechał do Freiburga, 40 km. I co? Pocałować klamkę? Hej, bo mi połamiesz liście. No ale mimo wszystko ten pan się zgodził, że od razu na bieżąco tą maszynę naprawi. Ja tutaj przyjechałem, było trochę po 11. I nie wiedziałem, co mam zacząć robić, bo przyjechała, wiecie, EDK, oni przywozą wszystkie produkty. Przyjechały warzywa, sałata i cuda i przyjechał jeszcze rzeźnik i ja już normalnie zaczynam o 10:00, do tego czasu to sobie przygotowuję wszystko, co mi jest potrzebne na kuchni w tym momencie. No i co? 20 po 11 już pierwsi ludzie na jedzenie, nie? No i haligali oczywiście. Haligali. Teraz czuję, że normalnie oczy mi się zamykają. Chociaż rano byłem taki, wiecie, fit, nie? Dobra, ja się z Wami żegnam już. Sorry. Wybaczcie za te... Ja będzie Wam za dużo gadania, to po prostu przewijajcie film albo piszcie mi w komentarzach. Damian, milczenie jest złotem. Trzymajcie się, kochani. Dużo zdrówka. I do kolejnego razu. Do niedzieli. Nie. Do wtorku. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Pa, pa.